No takie pyłowy, to ja rozumiem. Cześć, witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Mamy już połowę stycznia 2022 roku, a zatem może najwyższa pora, aby podsumować zeszłoroczny sezon wędkarski. Dla mnie był on szczególny, bo akurat przypadał wtedy jubileusz mojego 20-lecia z wędką. W związku z czym powziąłem sobie takie postanowienie noworoczne, wędkarskie, które nazwałem 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa. Jak sama nazwa wskazuje, miałem przed sobą do odwiedzenia sporo nowych rzek i zbiorników ze wodą stojącą. Udało mi się zaliczyć pozytywnie to wyzwanie. Odwiedziłem, szczerze mówiąc, nawet więcej niż 20 tych łowisk. Jak to w praktyce wyglądało? Jakie były moje oczekiwania, obawy? Co z tego wszystkiego wyszło w praktyce? O tym po części mieliście okazję już dowiedzieć się z moich filmików na playliście 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa, a dzisiaj sobie to wszystko podsumujemy i omówimy i powiemy jeszcze, co tam między wierszami się działo. Zatem nie przedłużam, zaczynamy. Myślę, że były dwa powody główne, dla których zdecydowałem się na realizację właśnie takiego wyzwania. Pierwszy był taki na bazie obserwacji mojej, zarówno samego siebie, jak i moich kolegów po kiju, że w pewnym momencie wyrabiamy w sobie rutynę, takie przyzwyczajenia, schematy. Ciągle odwiedzamy te same miejscówki, łowimy na te same przynęty, podchodzimy do sprawy bardzo szablonowo. To procentuje, ponieważ no jeżeli w danym miejscu w tamtym roku nieźle brały okonie, to jest jakiś tam raczej większy niż mniejszy stopień szansy, że i w tym roku jest szansa tam okonie połowić, jeżeli łowisko się drastycznie nie zmieniło. No cóż, jest to na dłuższą metę zgubne. Musimy się przed tym jako wędkarze ratować. Drugi powód był taki, prozaiczny i praktyczny. Ja jako wędkarz startujący w zawodach spinningowych muszę po prostu umieć się odnaleźć w nowej sytuacji i tak lądując nad nową dla siebie wodą, ja muszę mieć wyrobioną intuicję, muszę mieć wyrobiony taki styl łowienia dosyć eksperymentalny. Muszę po prostu wiedzieć, jak szybko chcę zmieniać miejsca, które miejsca chcę pominąć, czego chcę spróbować, jakich metod, jakich przynęt. I po prostu skonfrontowanie się z tak wieloma sytuacjami zupełnie nowej wody dla mnie miało mi to dać, miało mi to coś otworzyć w głowie, pewne schematy myślowe. Po prostu chciałem sobie wyrobić wędkarską intuicję w takim stylu, aby potrafić jak najlepiej improwizować. Oczekiwania moje były takie, że ta wiedza, to doświadczenie, które zdobyłem odwiedzając nowe łowiska, zaprocentuje w moim łowieniu, zarówno rekreacyjnym, ale też w tej praktyce zawodniczej. Czy się udało? Tak, ale to nie jest tak, że ja dostanę coś na tacy. Nie spodziewałem się tego, nikt z nas nie dostanie niczego na tacy. To nie przyjdzie łatwo, prosto i przyjemnie. Ta wiedza, którą zdobyłem, ona mi się w głowie jeszcze nie ułożyła do końca. Zanim ja od tych szczególnych przypadków, z którymi się zetknąłem, konkretnych sytuacji nad wodą X, przejdę do ogółu, zanim ja sobie wyrobię pewne takie schematy myślowe, sposoby podejścia w wędkarstwie, przekuję to swoim na praktykę, musi minąć pewien czas. Obawiałem się tego, że 20 nowych łowisk to troszeczkę za dużo, jak na jeden rok. Powiem Wam tak, nie widzieliście wszystkiego oczywiście na filmach. Filmy to w pewnej mierze fikcja. Słuchajcie, to jest pewna okrojona wersja rzeczywistości. To jest pewien, te filmy moje, które ja Wam prezentuję z nadwody, to jest pewien wybór. Scen to jest pewne ucięcie pewnych ciekawych momentów, sytuacji. Naprawdę nie zdajecie sobie może sprawy, ilekroć ja wracałem z nadnowych łowisk o kiju. Pewnych łowisk nie zobaczycie nigdy, bo po prostu pojechałem tam
i zastałem totalną bryndzę, totalną pustynię rybią. Jak to niestety często ma miejsce w naszych polskich realiach, także no, to nie jest takie jeden do jeden te filmy wędkarskie. Nie jestem pierwszym youtuberem, który o tym mówi. Miejcie tego świadomość po prostu oglądając filmy wędkarskie. Chcę wam powiedzieć też, że było kilka łowisk totalnie niepozornych, takich, po których nie obiecywałem sobie niczego szczególnego. Nie spodziewałem się w nich znaleźć jakichś lepszych ryb. Nie wyglądały na pierwszy rzut oka, wiecie, obiecująco, ale okazało się, że pływają tam ryby i to całkiem niezłe. Znalazłem jedną taką wodę, za Chiny Ludowe, nie podzielę się nagraniem z nad tej wody, właśnie dlatego, że polecił mi ją ktoś z was, gdzie spotkałem jazie w rozmiarze no, dla mnie zupełnie abstrakcyjnym. No fantastyczne ryby, nie udało mi się żadnej z nich skusić do brania, będę próbował oczywiście, no ale właśnie po takim zupełnie niepozornym łowisku w życiu bym się nie spodziewał. A tutaj okazało się, że tam jadzie na miarę no, mojej życiówki pływają, także no, jest co odkrywać i często takie totalnie wody, po których za które nie dalibyście złamanego grosza, potrafią pięknie się odwdzięczyć, jeżeli znajdziecie chwilę czasu i zarzucicie tam wędkę. Bardzo cieszę się, że udało się trafić nad kilka łowisk, nad które do tej pory nie zajrzałem, bo brakowało czasu, brakowało chęci, bo było za daleko, bo zawsze się znalazła wymówka. I tak jak mówiłem w głowie te schematy, że zawsze w końcu te same miejsca, te same sytuacje, rutyna łapie, rutyna bierze górę, a tutaj w końcu udało się odwiedzić łowiska, które już od dawna miałem w planach, które podejrzewałem, że mogą być bardzo ciekawe. Kilka z nich, owszem, potwierdziło te przypuszczenia. Znalazłem też między innymi taką wodę, która urzekła mnie od pierwszego wejrzenia. To jest łowisko, nad które będę z pewnością wracał. Przede wszystkim łowiska kameralne, łowiska, w których przyjemnie mi się spędza czas. Kilka takich udało się znaleźć. Świetnie. To właśnie jest wielki, wielki plus tego mojego wyzwania 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa. Mam nadzieję, że w końcu nauczyłem się doceniać te małe, niewielkie łowiska. Te łowiska często pomijane przez wędkarzy. Te łowiska, nad którymi można swobodnie samemu w swoim towarzystwie spędzić kilka chwil, po których nie ma co spodziewać się, że dadzą nam rekina. Rekin tam nie pływa, no bo po prostu nie ma dla niego miejsca, nie ma dla niego warunków. Ale te łowiska mają swój urok, aby też nie oceniać ich negatywnie, żeby mierzyć ich na miarę ich możliwości. Słuchajcie, jadąc nad mały zbiorniczek wodny, nad tak zwany kaczy dołek, no nie oczekujmy, że tam złowimy metrowego szczupaka, prawdopodobnie go tam nie ma, ale niewykluczone, że pływa tam przepiękny lin, że tam mieszka niebrzydka wzdręga. No właśnie, a propos wzdręg, to odwiedzając te małe, kameralne wyrobiska pożwirowe, nad którymi bywałem w tym roku, często właśnie wzdręgi były moim obiektem spinningowych poczynań, ponieważ były łatwe do namierzenia, łatwe do złowienia z marszu i ktoś powie, idziesz na łatwiznę. A ja wam powiem, że po 8 czy 10 godzinach pracy w biurze to takie małe nawet wzdrążki ratowały samopoczucie niesamowicie w upalny lipcowy dzień. Odstresowywały. Złoto, no pływające złoto. Niczego więcej mi nie potrzeba do szczęścia i wierzcie mi, jeżeli ktoś swoje wędkarskie szczęście uzależnia tylko i wyłącznie od wielkości łowionych ryb, no to siłą rzeczy skazuje się w Polsce na depresję. Także kochani, no proporcjonalnie do wielkości łowiska, wielkość naszych wędkarskich oczekiwań, proponuję, aby to się stało taką złotą wędkarską zasadą.
Jak widzicie, znalazłem okoniowe przedszkole. No cóż, na bezrybiu i rak ryba. Na nowych łowiskach trudno oczekiwać, że będziemy z marszu łowić ryby okazowe. No słuchajcie, aby łowić okazy, trzeba już jakąś wiedzę na temat wody mieć. Trzeba wiedzieć, gdzie tych ryb szukać, zwłaszcza jeżeli to jest trochę większa woda, trochę większa rzeka, trochę większy zbiornik. Odkryciem roku minionego dla mnie bezsprzecznie są jazie na spinning, na delikatny spinning ze stojącej wody. Jest jasiek. O, fajny kolorek masz. Nie dla każdego temat oczywisty. Dla mnie również, głównie dlatego, że w mojej rodzinnej okolicy jazie nie występowały naturalnie w jakichś większych ilościach. Dopiero po intensywnych zarybieniach zaczęły się pojawiać na określonych odcinkach rzeki, która płynęła w pobliżu mojego domu. Co do jazi na spinning ze stojącej wody, no temat jest specyficzny. Temat będę przerabiał. Z pewnością mogę już teraz powiedzieć, że jest pewne podobieństwo do kleni w stojących wodach. Zimne pory roku procentują, jeżeli chodzi o nasze szanse ze spinningiem. W ciepłych zdecydowanie spinning przegrywał z metodami spławikowymi. No cóż, wiele nauki jeszcze przede mną. Trzymajcie kciuki. Zawody, zawody, jeszcze raz zawody. Zawodów w roku minionym zaliczyłem mnóstwo. Bardzo się cieszę, było intensywnie. Sporo się nauczyłem, sporo razy schodziłem na tarczy, ale też udało się odnieść pewne sukcesy. Zęby. Brawo! Udało się odwiedzić kilka zupełnie nowych łowisk. Zupełnie nowych, bądź zupełnie nowych odcinków rzek, nad którymi co prawda zdarzyło mi się już być, ale te odcinki, na których byłem, to była totalna nowość dla mnie w tym wypadku. Były to zawody między innymi na Dunajcu, na Rabie, na Wiśle. Wspominam szczególnie miło zawody na Wiśle. No tak, to miło to jest wspominać, ale wtedy to była katorga. Warunki niesłychanie trudne. Warunki, bym powiedział, po prostu katorżnicze. No zaraz chwila prawdy, kochani. Trzymajcie kciuki. O, szlak by to trafił. Ja cię kręcę. O kurde, drzewa idą, nie ma szans. Ciekre, no to żeśmy połapali. Jasny gwint, połowiona. To był Saigon, to był hardcore fishing. No cóż, udało mi się te zawody wygrać. Taktyka, którą przyjąłem, była niełatwa do realizacji, ale mimo wszystko konsekwencja w tym wypadku zaprocentowała. Niesłychanie się z tego cieszę. Niemniej sytuacja bardzo szczególna, no bo poziom wody i warunki, które panowały, no to no jest co wspominać, ale z własnej woli mało kto by się wrócił do tamtej sytuacji, wierzcie mi na słowo. Bardzo miło też wspominam przypadkowy przyłów pstrąga z nadraby. Siedzi. O kurde. Bartek! Bartek! Co prawda w okresie ochronnym, niemniej no to była moja życiówka. Sądziłem, że właśnie próbuję złowić brzany. Tak to wyglądało. Ryba stała na dnie. Była to ryba ponad 60 cm, 63 cm miał ten pstrąg. Domniemana brzana. Skusiłem ją na gumę. No co tu dużo mówić, bardziej cieszyłbym mnie, gdyby został złowiony świadomie w sezonie, no ale dobra, co by tu dużo nie mówić, ryba wspaniała. Powiem też, że sporo w moim wędkarskim myśleniu zmieniło odwiedzenie zupełnie nowych odcinków rzek, o których myślałem, że są mi dosyć znajome.
Na Wisłoce trafiłem na miejscówki, które no, zaprocentowały i będą procentowały w przyszłych sezonach. Daję sobie rękę uciąć. Już tam połowiłem fajnych ryb. Będę tam wracał. Trzeba szukać. Słuchajcie, często jest tak, że wody, które wydaje wam się, że znacie jak własną kieszeń, rzeki, które znacie jak własną kieszeń, ten kilometr dalej, 2 kilometry, 3 kilometry, pojedźcie troszeczkę dalej, nawet jeżeli potencjalny odcinek wydaje się mniej atrakcyjny niż ten, którego jesteście stałymi bywalcami. Być może odcinek trudniej dostępny, odcinek bez dobrego dojazdu. I takie odwiedziny mogą naprawdę zaprocentować. A jeszcze, co do 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa. Trzeba powiedzieć, że często jeździłem nad wodę na cały dzień, jeżeli tylko była taka możliwość. I tu kolejne wędkarskie odkrycie, wielkie, bardzo znaczące. Turystyczna kuchenka gazowa. I to, co sobie podgrzewałem na ciepło, wierzcie mi, morale ratowało, ratowało. Kiedy ryby brały, pozwalało mi zostać nad wodą dłużej i cieszyć się w pełni z tego super udanego wędkarskiego dnia. Kiedy ryby nie brały, kiedy pogoda była pod psem, to ciepły posiłek po prostu był w zasadzie jedyną rzeczą, która pozwalała mi zostać tę godzinę dłużej, 2 godziny dłużej. I czasami przechylić jednak szale na moją korzyść, złowić coś nawet w niekorzystnych warunkach. Jeżeli są tu dzisiaj z nami ci z was, którzy trafili na kanał po raz pierwszy i jakimś cudem zostali, bo stwierdzili, że mogą się spodziewać czegoś ciekawego, to bardzo serdecznie zapraszam was do obejrzenia filmów z playlisty 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa. Tam znajdziecie moje wędkarskie przygody, filmiki z nadwody. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Obiecuję, że w bieżącym roku, 2022, również znajdę sobie jakieś ciekawe wędkarskie przedsięwzięcie do realizacji. Tymczasem bardzo serdecznie was pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę połamania kija i do zobaczenia jak zawsze co piątek o godzinie 20 na kanale Z Wędkarskiego Pudełka. Trzymajcie się ciepło. Hejka!